Hello. Mam dzisiaj taki dzień, że mogę zacząć z Wami jakiś test podkładu. I teraz powiedzcie mi tylko, jaki mam podkład wybrać, bo mam tak, Born to Glow z NYXa. Mam Bare With Me też z NYXa, taki krem tintujący. Mam Recibo krem BB naturalny. Mam kupiony wczoraj w Hebe, bo jest promocja 40-40%, ten taki popularny, to szaleństwo na YouTubach, czyli True Skin z Catrice. I mam jeszcze też kupiony wczoraj Just Free Skin z Belle Hypoallergenic. No i dobra, i teraz co ja mam wybrać? Moja skóra jak zwykle, dramatik. Więc chyba sobie wezmę ten krem BB, z Wami przetestuję, bo boję się, że te lepiej kryjące, mocniejsze podkłady to będą jakieś dramaty na tym mojej wysuszonej skórze. Muszę sobie ją jeszcze posmarować, bo chociaż nie, dobra, nie będę smarowała. Tu w tej części mam bardzo suchą, nie wiem, czy to słychać, a jestem pokremowana. Tutaj mam bardzo suchą skórę, tu mi się łuszczy po retinolu. Kocham retinol, ale powiem Wam, że jest ciężko to po prostu wytrzymać ten czas, kiedy ona jest taka wysuszona, a że ja mam w ogóle suchą skórę, no to już jest po prostu pogłębiony na maksa. Kupiłam sobie ten krem BB w kolorze Light Beige. Niestety to było Heaven, nie było żadnej możliwości sprawdzenia kolorów. No w ogóle, sorry za moją fryskę, ale dzisiaj się tak będę właśnie prezentować, może później po prostu ułożę, ale na ten moment tak nie mam za dużo czasu też, szczerze mówiąc. Zresztą taka praca dzisiaj nie pokazuje się nikomu, więc może tak być. Więc wracając do tematu, nie miałam możliwości sprawdzenia tego podkładu w żaden sposób. No i więc nie wiem, zobaczymy. Jeżeli będzie za ciemno albo za jasne, to najwyżej zmienimy decyzję. I sprawdziłam go, no jest czysty składowo, więc jeżeli komuś na tym zależy, to jest ładnie zamknięty. Takiej ładnej, to jest tekturowe opakowanie, otwieramy i wyciągamy. Ja Wam powiem, że z marką Recibo to mam taki love and hate relationship, ponieważ kiedyś miałam taki krem rozświetlający i nie wiem, czy trafiłam na wersję po prostu popsutą, ale ten krem już od początku nieładnie pachniał i potem już też nieładnie pachniał, więc popatrzcie, jak to ładnie wygląda. Bardzo ładne, szklane opakowanie z pompeczką. Bardzo, nawet powiem Wam szczerze, się nie spodziewałam, że będzie taki ładny, nie wiem czemu. Ja za niego zapłaciłam około 60 zł, on w cenie regularnej kosztuje coś koło 90 z tego co pamiętam. Chyba są 4 kolory. Sprawdzę jeszcze co pisze producent na stronie, jak go rekomenduje, żeby nakładać. Tak, on teraz kosztuje na Hebe 64 zł, a 80 zł kosztuje normalnie. Jest to kosmetyk, który jednocześnie dobrze nawilża i odżywia skórę, a także łagodzi podrażnienia. To zasługa m.in. ekstraktu z miodunki plamistej, który zawiera mnóstwo witamin i minerałów, mających bardzo pozytywny wpływ na kondycję skóry. Stosując krem zauważysz, jak Twoja skóra staje się aksamitna i miękka. W składzie ma, to jest na bazie wody, glicerynę, skwalan, różne tam kwasy, nie kwasy. Na moją blaszkę standardowo. Zobaczymy, jak to wygląda. Ach. O, kurczę. Tak wygląda. Jest taki gęsto rzadki. No dosyć gęsty. Ładny kolor. Jeszcze raz powiem, Light Beige. On ma SPF 6. Więc całkiem fajnie. Ja sobie jeszcze nałożę, bo zapomniałam na skórę krem z filtrem. Co prawda to nie jest najlepszy krem z filtrem. Ja mam go z Some By Me. On nie jest taki do końca idealnie czysty, ale już taki mam, skończę go i wezmę sobie z Łamisy, chyba zamówię jakiś. Kiedyś zrobię może taki odcinek o koreańskich kosmetykach, bo taka jest świadomość, że wszystko to koreańskie jest dobre, a to nie jest prawda, także to nie jest tak do końca. Dobra, mamy ten podkład. Spróbuję go najpierw nałożyć po prostu ręką.
jest odcień jest żółty, nawet dosyć jasny dla mnie. Pachnie kwiatowo. Tak, to jest taki kwiatowy zapach. No dosyć jasny, mam nadzieję, że się trochę z moją skórą. I taki, wiecie, on nie jest tak, to nie jest taki krem. To nie jest krem, o tak bym to nazwała. Jest dosyć taki tępy w nałożeniu. Wezmę sobie gąbeczkę, albo wezmę sobie pędzelek, może lepiej. Taki mój kochany mały pędzelek. Zmoczę sobie ten mój pędzelek wodą, hydrolatem. No i dobra, spróbujemy. Jeszcze raz. On niby kryje, nie wiem, może to jest kwestia tego, że ten kolor jest dosyć jasny. No zobaczcie, jest dosyć jasny. Ale to krycie jest takie rzadkie. Wydaje mi się, że ciemnieje, ale zaraz zobaczymy. Bo jak patrzę na ten, na tą moją blaszkę, no zaraz sprawdźmy to. No, ciemnieje, nie wiem czy to będzie widać. Ta górze jest kropka, jest świeża, na dole jest już lekko odstana. Ciemnieje. No, ciemnieje i to idzie taki pomarańcz niestety. Więc ostrzegam. Dobra, nie podoba mi się tym pędzelkiem nakładany, zostawia smugi dosyć mocne, więc wrócę sobie do gąbeczki, tylko ją zbliżę. O, i tak. Z tym nakładaniem z gąbeczką to jest tak, że raz kocham jedną, raz kocham drugą, drugi sposób nakładania. Wszystko zależy od podkładu. Prawda jest taka, że podkład nakładany najpierw pędzlem, a potem dopiero dobijany gąbeczką. Po prostu zużyjecie go o wiele, wiele mniej, bo dużo mniej go jest potrzeba i po prostu przez to też wygląda lżej na skórze. No, takie, wiecie, maczanie gąby i takie pach, 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 pach. Ja czasami widzę na filmach. Ja wiem, że mamy taką obsesję przykrywania wszystkiego, ale to naprawdę nie ma potrzeby nakładania takiej tony produktu na twarz, tym bardziej, że przecież są korektory i można to skorygować. Ja w ogóle ostatnio powiem Wam szczerze, że przez to, że mam tą skórę tak przesuszoną i naprawdę mało który podkład chyba poza Liren wygląda na tej skórze dobrze. Ja po prostu zaczęłam używać korektora jako podkładu. To znaczy robię korekcję cieni pod oczami, później punktowo to, co przykrywam, co mnie wkurza. I zostawiam. I ponieważ ta skóra całkiem dobrze wygląda. Także wiecie. No tutaj prześwitują mi wszystkie niedoskonałości, więc dla mnie to krycie jest ok. Krycie jest bardzo delikatne. No niestety ja widzę to takie osadzenie tego pigmentu na mojej skórze. No zobaczymy, jak się będzie nosić. Na ten moment mam wrażenie, że go nie ma. Mam takie poczucie, że nie mam nic na twarzy. Może to i dobrze, no bo właściwie na tym polega ten BB krem, żeby to było takie bardzo naturalne. Już mi się nic nie klei. Delikatnie, ale to jest takie, wiecie, to jest nawet nie sklejenie, tylko takie miłe odczucie. No zobaczymy. Maluję się i jeszcze potem będę do Was wracać w ciągu dnia. Z telefonu chyba. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo mam dzisiaj taki dosyć mocno zaganiany dzień, więc zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej się odezwę jutro albo pojutrze, bo może ten test przeciągnę jeszcze na kilka dni. A, i chciałam tylko jeszcze dodać, że pompka nakłada bardzo dużą ilość. Niestety nie można sobie dozować w taki ładny, delikatny sposób. Dobra, pomalowałam się. Taki tam lekki makijaż z kreską, chociaż ta kreska już coraz trudniej mi wychodzi. Co do tego podkładu, bardzo delikatne krycie. Trzeba by było dużo nałożyć, żeby go zbudować i nawet nie wiem, czy się da go zbudować. Według mnie się nie da bardzo zbudować tego krycia. Kolor jest ok, tylko ostrzegam, że brązowienie. Ciemnieje delikatnie. Co akurat w moim przypadku to było dobre, bo mam wrażenie, że miałam lekko za jasny ten podkład. No, dobra. Telefony i w ogóle z pracy, wiecie, jak to jest. Dobra, nieważne. Jakby, ja cały czas porównuję te wszystkie podkłady z tym podkładem z Liren. To jest też podkład naturalny.
I coś jest takiego w tym podkładzie, że pomimo tego, że moja skóra jest ekstremalnie sucha, on wygląda na niej bardzo ładnie. A te wszystkie podkłady, które testuję, mają coś takiego, że ten pigment się tak jakby osadza na moich porach, podkreślając je. No i to po prostu dalej nie wygląda tak jak tak świeżo od razu. To od początku nie wygląda świeżo. Dobra, uciekam, odezwę się potem w trakcie życia. Na razie, pa. Okej, dobra, nie wiem, czy się nagrywa, czy nie. Chcę szybkie podsumowanie zrobić tego podkładu z Recibo. Właściwie nie jest podkład, to jest ten krem BB. Co ja myślę po tym całym dniu użytkowania? Zobaczcie, już go prawie nie mam na policzkach. No tak wygląda moja skóra po całym dniu. Nie wiem, czy tu zobaczycie, jak mi się łuszczy skóra. Ale to nie jest wina tego podkładu. Będę go używać na pewno. O wiele bardziej przypadł mi do gustu niż ten podkład z Madary. Na pewno będę go mieszać z różnymi innymi podkładami, bo chyba ten jest troszeczkę... Znaczy on jest teraz idealny, ale za chwilkę będzie już za jasny. Przypominam, że ja mam light beige, bardzo przyjemny kolor dla jasnych cer. Cieszę się, że mam kolejny podkład z dobrym składem. Testujemy dalej. Zobaczymy, co się tam znowu urodzi. To tyle na dzisiaj. Buziaki, pa!